Cześć, 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 mówi Ania. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i to będzie znów kolejna bujo rozkładówka. Tak się składa, że to jest ostatnia rozkładówka maja, chociaż maj znajdzie na kolejne dni, znaczy na kolejny tydzień, natomiast to będą tylko dwa dni, więc te dni wylądują już w czerwcu. A co tym idzie w nowym planerze, ponieważ ten może by mi wcisnęła tutaj jeszcze czerwiec, ale szczerze mówiąc już mniej wygodnie się tutaj działa właśnie z taką różnicą grubości, bo jak widać przybyło temu planerowi, utyło mu się dość konkretnie. I szczerze mówiąc nie jest to już aż takie wygodne jak wtedy, kiedy te strony są w miarę równo. Dlatego w następnym filmie będę pewno pokazywać, znaczy w następnym, może jeszcze następnym, bo to zależy jak wyjdzie mi z układu na zasadzie film bujo, film kartka, tudzież inny scrapbooking. Będę pokazywać nowy planer, co ja tam w tym nowym planerze już zaczęłam robić, bo już zaczęłam. Więc mam nadzieję, że będzie co oglądać. Ale jeszcze tak, kontynuując klimaty majowe, będzie niebiesko z niebieskimi kwiatami z kolekcji Midwinter, która tutaj jest. Już mam powycinane, jak widać, tu elementy. Zamierzam użyć taki papier z kolekcji 15x15, żeby to okienko sobie wykorzystać. Oczywiście będzie czarna koronka, którą zaraz tutaj w kadr pokażę, oraz Dutch Door, który jest pionowym Dutch Doorem. Od ostatniego czasu mi właśnie taki pasuje. Więc taki będzie i tym razem. I zobaczymy. Tak jak to zwykle u mnie, mam pewien zarys tego, co zamierzam tutaj zrobić. A co będzie, to wyjdzie. Więc teraz wszędzie koronkę tu przykleić. Znów na taśmie dwustronnej. Przykleję. Troszkę tam jest mniej tej taśmy, ale będzie się trzymało. Tu mam z kolei koronki. Jeszcze mi trochę zostało. Z takich ciekawostek na maj cały, tam około metra koronki poszło. Troszkę mniej niż metr, bo został ten kawałek oraz jeszcze kawałek tej długości, tylko połówka tej koronki. Tutaj sobie zważywszy na to, że będzie mi się tu lepiej trzymało, jak dołożę dwa paseczki. Więc koło metra koronki poszło, można powiedzieć, na takie ekscesy tutaj planerowe. W tym ostatnim tygodniu tutaj nie będzie żadnych takich specjalnych eksperymentów. Było ich trochę wcześniej i na razie powiedziałabym, że trochę wystarczy. Zostawiam tutaj sobie trochę miejsca na eksperymenty w nowym planerze. Znaczy, może to nie jest ściśle eksperyment, ale na poszukiwanie jakichś nowych środków wyrazu. Zobaczymy, jak mi się to uda zrobić, jak mi się będzie podobać. Jeżeli będzie mi się to, co zrobię, podobać, to się podzielę, jak nie, to zataję. Taka będę. No dobra. Więc tu mamy. Dobra, zmieściłam. Więc tak. Tutaj, to dobra, to sobie później pójdę. No to teraz zacznę od wyrysowywania tabelek, nie od obklejania, bo jak widzicie, tutaj mam sporo miejsca na różne rzeczy. Właśnie klej przewaliłam. Potem będę ozdabiać. Najpierw tym, nie tak jak w większości przypadków, że najpierw ozdoby, a potem tabelki. Tym razem będzie odwrotnie.
No i jak widać, tabelki są już zrobione. Więc teraz tylko, może nie tylko, ale trzeba dniówki będzie wypisać. Znaczy wykleić. Tu jak widać naklejki od ogarniętych. Kupiłam je jeszcze pod koniec zeszłego roku z myślą o tym planerze, no i doczekały się. Co prawda zamierzałam od nich zacząć, ale jakoś początkowo weszłam w fiolety, potem w róż, potem był eksces w postaci czerwieni i czerni, potem było dużo różu, a na koniec właśnie niebieski. Czyli dokładnie to, co w sumie przewidywałam, że zrobię. Siada taki malutki dzień. Jest. Bardzo fajne są te naklejki z takim właśnie złotem. Bardzo mi się sprawdza ten taki układ, w którym mam dni tygodnia, powiedziałam, takie bardziej robocze razem, a weekend osobno, weekend i miejsce na zapiski. Dobra, tutaj. I w sumie bardzo mi się to sprawdza. A że to już ostatni tydzień maja, znaczy ostatni tydzień, no praktycznie ostatni dzień maja, można powiedzieć, to ja tak wam zadam pytanie, co, jak planujecie? Czy już czerwce rozrysowane, czy już myślicie o motywach właśnie czerwcowych, czy jeszcze uważacie, że jest na to czas? Ja może nie wiem jeszcze, jaki będę miała czerwcowy motyw, jako sam na czerwiec, natomiast już pracuję nad samym nowym planerem. I zastanawiam się, czy po prostu ciórkiem, jak robię takie strony początkowe, typu tam future log i tak dalej. Tutaj damy sobie okienko. Tak, o ta panienka z okienka będą. Czy po prostu całego czerwca nie zachować w tej samej stylistyce, a w lipcu zobaczymy. Zresztą zobaczymy, jak będzie mi szło planowanie właśnie, takie ozdabianie w lipcu, bo to będzie taki, powiedziałabym, nieco rwany i wyjazdowy pewno dzień, tydzień, miesiąc, bo planuję, bo dużo rzeczy sobie wymyśliłam i teraz muszę je tylko poukładać odpowiednio w kalendarzu. Dobra, to zostaje. Teraz tak, tu chciałam jeszcze dać, chyba to będzie ten kolor. Dobra. Sobie zakoloruję ten. Te części wspólne. Tak więc nowy planer już u mnie na stole wylądował. Jeszcze tak ładniej będzie, jak tak to ciągnę. No i zobaczymy, jak się tam będzie układało w nim. Teraz mam tak, co sobie tu umyśliłam. Tu mam taki drobny kwiatowy element, który sobie udrę, żeby tradycji stało się zadość. I tu miałam taki kawalątek serwetki, bo o taki chciałam. Tak, jak to zrobić? Może niżej? O, niżej zdecydowanie. Wróg damy tradycyjnie jakąś ozdobę.
i tyle tutaj. Nie wiem, czy to okienko będę w końcu dawać, ja mam ten kawałek papieru. Tutaj sobie dam pudrę kawałek też, ale nie cały, bo chcę tu dać też w róg. Tutaj też tam połówkę serwetki. Tak powiedziałabym, użyję kompozycji klamrowej. Tak. Dobra. To tutaj. I potem i trochę przedobrzyłam. Tu będzie troszkę za nisko. Dam, chociaż mnie dam to niżej, a tam dołożę naklejkę. I tak sobie zamaskuję to, że dam serwetkę za wysoko. Taka będę. Tak wiadomo, tutaj to sztuka maskowania właśnie wszystkiego. I tu mam taką piękną, pięknego kleksa. O, miotek. Śliczny jest ten piękny granat. Dlaczego tak rzadko w cokolwiek w granacie robię? Powiedzcie wy mi. Tylko to jest, ten kolor potrafi być taki piękny. Tutaj sobie jeszcze. A tutaj można ten, albo taki troszkę. Spieszyłam się z tym kwiatkiem, znaczy z tym banerkiem, ale dobra. Tak, 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 tak. W sumie ten maj mam taki dość, powiedziałabym, oszczędny i dość prosty, ale bardzo mi się taki podoba. Tu mam jeszcze taśmy. Wrzucę taśmę. Zobaczymy, czy mi się ona ładnie urwie. Obetniemy i zasadniczo coś tam dodamy, jakiś prosty element, nie trącić tutaj niczego i to będzie niedługo na tyle. I kilka podpunkcików. Naklejka oczywiście jakaś być tu musi. No i tutaj jeszcze parę drobnych elementów. I można powiedzieć, że moja strona będzie gotowa.
naprawdę niewiele więcej tu trzeba, żeby to fajnie wyglądało. Ostatnio jakoś trochę mnie ciągnie do takiego bardziej prostego stylu. Zobaczymy, gdzie zawędruję w poszukiwaniu prostoty. Nie wiem jeszcze. Do niebieskości na pewno w najbliższym czasie wracać nie będę, bo mój planer, zgodnie z tym, co zostało ustalone na storiesach na moim Instagramie, będzie miał kolor okładki koralowy, więc myślę, że na początek przynajmniej będę się tym kolorem inspirować. Potem to się okaże, co tam mi tam wyjdzie. I słuchajcie, czy to już jest koniec? Jeszcze jakieś może naklejki tutaj dołożyć, ale dużo więcej specjalnie rzeczy do dodania tutaj nie mam. Może jakąś kawę, herbatę gdzieś. I tutaj może taśmę jeszcze dam, ale taśmę taką mniej krzykliwą. Zasadniczo tu już więcej nie trzeba, więc jak wychodzi na to, że film będzie bardzo krótki, rekordowo krótki, jeżeli chodzi o filmy z tygodniówkami, ale ta jest bardzo prosta, tylko właśnie kilka elementów. Czy jeszcze czegoś tutaj nie dorzucić, a może tu zamiast tego, o, to mogło być całkiem fajne. To tutaj jednak taśma pójdzie w ruch, bo do koronki ten klej biurowy taki w sztywcie to nie będzie niestety mi niczego trzymał. Sobie tutaj obkleję dokładnie tą moją wycinankę, też z kolekcji Midwinter od Altair Art. No i się zastanawiam, czy kolejny zeszyt, kolejny planer będzie też taki, powiedziałabym, scrapbookingowy z papierami, czy jakiś inny. Co mi tam będzie w duszy grało przez kolejne miesiące. No ten planer mi bardzo dzielnie służył, muszę powiedzieć. Oprócz oczywiście planowania zebrał całe mnóstwo różnorakich wspomnień, lepszych lub gorszych, powiedziałabym. I w trudnych chwilach też dzielnie mi towarzyszył. A w tym roku jakoś, ten rok powiedziałabym, trudnych chwil jakoś nie brakowało. Nadal nie jest łatwo. Ale nie wiem, czy... Wiem, że część z Was też ma takie wrażenie, że ten rok po prostu jest bardzo, bardzo taki trudny. I tutaj nie ma co się nawet specjalnie zastanawiać, dlaczego, bo myślę, że wszyscy wiedzą. Więc taki planer na rok, kiedy zamierzałam szukać balansu i bo moim słowem właśnie na ten rok jest balans, próba znalezienia go i na razie muszę powiedzieć, maj się kończy, a balans nieznaleziony. No ale słowo roku zobaczymy, jeszcze trochę czasu przed nami, może się uda. A właśnie, jak tam Wasze słowa na rok? Udaje się je realizować? Czy są drogowskazem, czy po prostu leżą odłogiem i nawet już nie zaglądacie do nich? Jak to tam u Was jest? Macie takie słowo roku? Jeżeli macie, to jakie? Troszkę mazne klejem po tych krawędziach. Jak to miałam dać? W tą stronę? W tą stronę. No i zobaczcie, całkiem fajnie to wyszło. Kwiatowo, majowo. Tylko słowików brakuje, jak
to w maju słowiki pląskają w namiedzach. To słuchajcie, jest nic tylko planować. Planować, zapisywać, niechże ucieka to. I może tydzień gotowy, tutaj miejsce na zdjęcia z zeszłego tygodnia. Te strony, pewno jakieś tam dodatkowe rzeczy wkleję sobie, podsumuję. Albo przeliczę, czy mi się jeszcze czerwiec nie zmieści. Bo w sumie to szkoda aż tylu pięknych stron. A nad nowym planerem będę pracować dalej. Dobrze. To słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za uwagę, za to, że jesteście ze mną. Dziękuję za wszystkie polubienia, komentarze. Zapraszam do komentowania i do polubiania. Do zaobserwowania strony, strony kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłyście. I słuchajcie, do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa, pa.